Niech f od x będzie równe minus 1 przez x minus 1 do kwadratu. Wybierz właściwe równości opisujące jednostronne granice funkcji f w punkcie x równym 1. No i tutaj mamy różne propozycje tych granic jednostronnych, czyli prawostronnych i lewostronnych. Tutaj na przykład mamy granicę prawostronną w jedynce, tu mamy granicę lewostronną w jedynce. I widzimy, że za każdym razem to jest plus lub minus nieskończoność we wszystkich tych przypadkach, czyli... Wiemy, że na pewno tą granicą będzie plus lub minus nieskończoność, każda z tych granic, a naszym zadaniem jest określenie tylko, jaka będzie prawidłowa konfiguracja tych znaków. To znaczy, kiedy to będzie plus, a kiedy to będzie minus nieskończoność. No więc można to zadanie na wiele różnych sposobów rozwiązywać. Ja może zacznę od takiego najbardziej elementarnego, przemawiającego może najbardziej do wyobraźni. Spróbujmy policzyć oddzielnie te granice. Po kolei zacznijmy od granicy przy x dążącym do jedynki z prawej strony z funkcji f od x. No i żeby sobie to lepiej wyobrazić, to zróbmy sobie tabelkę wartości. Kilka wartości sobie obliczymy, x i f od x. Weźmy teraz jakiegoś x. Jak dążymy do jedynki z prawej strony, to znaczy, że dążymy do jedynki od strony x większych niż 1. Do weźmy jakiegoś x niewiele większego niż 1, np. przykład 1 i 1 dziesiąta. Potem jeszcze mniej różniącego się od jedynki, ale większego, na przykład 1 i 1 setna. No, od tego zaczniemy, może, może nam wystarczy obliczmy teraz wartość funkcji czyli będziemy mieli minus 1 i teraz tutaj będę miał x odjąć 1 no to jak od 1 1 dziesiąta odejmę 1 to zostanie mi po prostu ta 1 dziesiąta do kwadratu, to będzie minus 1 przez po podniesieniu do kwadratu będzie 1 setna czyli odwrotność 1 setnej to jest 100 czyli mamy minus 100 dobrze, dla tego argumentu będziemy mieli, jak odejmę jedynkę, to zostanie mi tutaj jedna setna do kwadratu, czyli będzie minus 1, jedna setna do kwadratu to jest 1 dziesięciotysięczna odwrotność tego to będzie minus 10 tysięcy. No widać, że jak tutaj bym wziął na przykład 1 i 1 tysięczną, to bym dostał minus milion, czyli widzimy, że jak zbliżamy się do x, tutaj jadąc w dół, zbliżamy się do. Z x do jedynki, ale od strony xów większych niż 1. To widzimy, że te wartości robią się coraz bardziej ujemne i w sposób nieograniczony maleją. Tu mamy minus 100, minus 10 tysięcy, następne by było minus milion i tak dalej, czyli widzimy, że ta funkcja tej dąży do minus nieskończoności w tym punkcie. Z prawej strony, jak do niego dążymy. No dobrze, no to teraz obliczmy granicę przy x dążącym do jedynki z lewej strony z funkcji f od x to znowu zrobimy sobie tabelkę, żeby to sobie zwizualizować. Weźmy tym razem wartości mniejsze od jedynki, czyli na przykład 0,9 to jest trochę mniej niż 1, 0,99 to jest jeszcze bliżej jedynki. No i obliczmy wartości. No to tutaj mamy tak, minus 1 przez i teraz od tego jak odejmę jedynkę, to zostanie mi minus 0,1, minus 1 dziesiąta do kwadratu. No ale po podniesieniu do kwadratu to zostanie mi plus 1 setna. Odwrotność tego to będzie 100. Tu był minus przed wszystkim, czyli mamy minus 100. Mamy dokładnie tę samą wartość, co tutaj była. Zobaczmy, czy tutaj też będzie taka sama wartość jak poprzednio. No, też będzie, dlatego że jak od tego odejmę 1, to będę miał minus 0,01, no ale to jest w kwadracie, więc ten minus nam tutaj zniknie i będzie minus 1 przez 1 dziesięciotysięczna, a to jest minus 10 tysięcy. Więc podobnie jak poprzednio widzimy, że również z lewej strony ta funkcja dąży do minus nieskończoności. Te wartości nawet są dokładnie takie same w takich punktach symetrycznie położonych względem tej jedynki. No więc z tych wszystkich odpowiedzi wybieramy tę ostatnią, bo tutaj mamy taką konfigurację, kiedy mamy dwa razy minus nieskończoność. No ale pytanie, czy można to było zrobić jakoś inaczej? No, oczywiście, że można było to zrobić inaczej, bez rysowania tych tabelek i obliczania tych wartości, bo skoro wiemy, że to na pewno będzie nieskończoność, a to będzie nieskończoność dlatego, że jak wstawimy x równe 1 do tego wzoru tutaj, no to w mianowniku dostajemy 0, czyli mamy coś przez 0, więc tą granicą będzie na pewno nieskończoność, tylko trzeba rozstrzygnąć czy plus, czy minus, jaki jest znak. A żeby określić, jaki jest znak, to trzeba określić znak tego wyrażenia. Popatrzmy tutaj najpierw na licznik. Licznik to jest po prostu stała równa 1. No, i ta stała jest zawsze dodatnia, niezależnie od x. Jak popatrzymy na mianownik, no to mianownik to jest kwadrat jakiegoś wyrażenia. Więc niezależnie od tego, jaki tu jest x, jak podniesiemy tę wartość do kwadratu, to ona zawsze będzie dodatnia. No chyba, że jest 0, no, ale poza zerem jest zawsze dodatnia. No ale licznik mamy dodatni, mianownik mamy dodatni, ale tutaj jeszcze jest minus przed wszystkim. Przed wszystkim stoi minus, czyli mamy minus coś dodatniego, czyli widzimy, że. Wartości tej funkcji f od x są zawsze ujemne. Ta funkcja nie przyjmuje w ogóle wartości dodatnich, czyli nie możemy dostać w granicy plus nieskończoności, dlatego że ta funkcja nigdy nie przyjmuje dodatnich wartości, czyli jedyna możliwość jest taka, że obie granice są równe minus nieskończone. Czyli z analizy tutaj znaków i tego, że ta funkcja nigdy nie przyjmuje dodatnich wartości, mogliśmy od razu wywnioskować, że tą odpowiedzią jest ta ostatnia odpowiedź.